W tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o tym, czym, jak często smarować ostrza trymerów, strzyżarek, golarek, ogólnie maszynek do pielęgnacji ciała. Temat nieco obszerniejszy, więc tutaj nie będziemy brnąć w jakieś szczegóły. Na naszym blogu jest osobny wpis, tam również więcej produktów, tutaj kilka podstawowych, więc bez przydługich wstępów zaczynamy od pytania numer 1, czyli czym smarować ostrza naszych trymerów. Na pewno będą to oleje i teraz tylko pytanie, jakie. Niektórzy producenci w opakowaniu od razu do trymera dokładają właśnie tego typu olej, czyli taki olej już dedykowany, stworzony z myślą o smarowaniu właśnie ostrzy trymerów. Taki olej można dokupić również już w większym opakowaniu. Tutaj mamy przykład Ostera, amerykańska firma, kupiony oczywiście u nas w Polsce. Cena tego oleju to niecałe 20 zł. Mi się podoba ten dozownik, fajny, ostry, malutki, czyli dokładnie można sobie kapnąć po prostu kropelkę oleju w miejsce, gdzie chcę. Czyli to jest taka jakby kontynuacja tego, jeżeli nam się skończy właśnie taki olej, który jest już pakowany razem z trymerem. Nieco tańszą opcją jest olej do smarowania maszyn do szycia. W różnych opakowaniach udało mi się kupić również taki jakiś no name. Była tutaj jakaś naklejeczka, ale mi się zdrapała. Ogólnie olej do smarowania maszyn do szycia. To są już kwoty poniżej 10 zł. Także opcja bardzo dostępna. Co ciekawe, niektórzy renomowani producenci właśnie trymerów czy też maszynek, na przykład Remington, tego typu olej po prostu poleca do swoich maszynek, ponieważ nie dopakowuje właśnie żadnych takich tych malutkich olej. Od razu w instrukcji czytamy: ostrza trzeba smarować po każdym użyciu, kupuj olej do smarowania maszyn do szycia i smaruj. Trzecia możliwość to już powiedzmy mieszanki, często w formie 4 w 1, czyli tutaj mamy oczywiście olej, jest substancja, która ostrza dezynfikuje, jest substancja, która ostrza jak niejako chroni, czy też usuwa nawet korozję. No i czwarta substancja dodatkowo chłodzi ostrza. Takie rozwiązania to już raczej rozwiązania z salonów fryzjerskich, czy też z barbershopów. Co ciekawe, takie opcje wcale nie są drogie. Na przykład ten olej od Babylissa kosztował około 25 zł. Opakowanie o pojemności 150 ml. Z kolei Wall, amerykańska firma, na opakowaniu widnieje również nazwa dosyć znanej firmy Moser. To już niemiecki producent trymerów, maszynek. Tutaj również za jakieś 25 zł mamy nawet 400 ml. U tych sprayów czy też aerozoli trzeba oczywiście pamiętać, że to opakowanie nie jest pełne oleju. Tego oleju jest może gdzieś tutaj, nie wiem, 100 ml. Tutaj jeszcze mniej. Chodzi o to, że mamy właśnie formułę 4 w 1, czyli to już taka kompleksowa ochrona, można by powiedzieć konserwacja naszego ostrza. Linki do tych produktów dla ułatwienia w opisie pod tym filmem. My lecimy dalej. Pytanie numer 2. Jak często smarować? Wiele trymerów Philipsa jest wyposażone w ostrza, które smarowania nie wymagają. Oczywiście każde ostrza jak najbardziej można smarować, nawet wtedy, kiedy napisane jest, że smarowania nie wymagają. Z kolei u wielkiej części maszynek, bardzo często Remingtony, Rowenty, tutaj producenci zalecają smarowanie ostrzy tych maszynek po każdym użyciu. Ja bym może powiedział tak, jeżeli chcesz, żeby trymer posłużył Ci jak najdłużej, na pewno wskazane jest smarowanie ostrzy po każdym użyciu. Teraz kwestia, jak prawidłowo ostrza trymera nasmarować. Ja może powiem najpierw teoretycznie, jak to powinno wyglądać, potem spróbuję to pokazać. Ogólnie cały proces jest dosyć szybki, w zależności od tego, jak czyścimy daną maszynkę, niektóre wymagają czyszczenia tylko na sucho. Tutaj mam na przykład Remington AG5, to jest multigroomer, jest wodoodporny i można go płukać pod bieżącą wodą. Czyli po skończonej pracy przepłukuję trymer, mogę oczywiście osobno same ostrza przepłukać pod wodą, potem powiedzmy jakąś papierową, tutaj mam zwykłe higieniczne chusteczki, po prostu odsączyć maksimum wody, co się da, i tak przygotowane ostrza, czyli czyste i suche, można nasmarować. Smarowanie ostrza przebiega w ten sposób, że biorę maszynkę, włączam, trymer sobie chodzi, biorę olej, aplikuję, wystarczy dwie, mogą być trzy krople, powiedzmy tutaj raz, dwa, spokojnie można sobie jeszcze zakroplić tutaj, można też z drugiej strony,
Niech sobie maszynka pochodzi jeszcze 5-10 sekund, trimmer wyłączam, biorę jakąś papierową chusteczkę czy też ręczniczek, nadmiar oleju lekko odsączam i w ten sposób konserwowane ostrza za każdym razem na pewno o wiele dłużej nam wytrzymają, na pewno będzie mniej ciągnięcia, nożyki zachowają swoją ostrość o wiele dłużej, czyli troszkę fatygi, trochę pamiętania o tym, ale naprawdę warto. Jeżeli chodzi o spreje, no to również na włączoną maszynkę zamiast zakraplania po prostu spryskujemy w dwóch miejscach, można też z boku. Maszynka sobie jeszcze pochodzi, wyłączamy i tak samo odsączamy nadmiar oleju. Pokażę teraz może na przykładzie, weźmiemy sobie tego Remingtona, wezmę sobie olej Ostera, bo ma fajny zakraplacz. Czyli tak, czyste, suche ostrza, włączam maszynkę. Lekko po prostu odsączam, nie trzeba jakoś drzeć tego, wystarczy leciutko tylko dotknąć, ten olej się i tak wsączy. No i w ten sposób zakonserwowane ostrza na pewno posłużą kilka lat dłużej. To będzie wszystko, jeżeli chodzi o smarowanie ostrzy. Linki do tych produktów, które tutaj pokazałem, znajdziecie w opisie pod tym filmem. Tych produktów jest oczywiście więcej dla zainteresowanych. Odsyłam do naszego wpisu na blogu. Link również w opisie tego filmu. W razie pytań piszcie w komentarzach. Dzięki za uwagę. Cześć.